Cześć, witajcie, ogrodnicy. Mamy połowę sierpnia. Jak to się stało? Nie wiem. Powoli czuć na plecach oddech jesieni. Jest to czas, kiedy zbieramy nasze plony, przetwarzamy je, zamykamy je w słoikach na zimę. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przedłużyć ten wspaniały czas w ogrodzie, co możemy jeszcze wysiewać, ponieważ pamiętajcie o bardzo ważnej zasadzie ogrodnictwa, że wczesna jesień, koniec sierpnia, wrzesień jest jak druga wiosna. Możemy wysiewać wszystkie nowaliki i wszystkie te warzywa, które uprawialiśmy wczesną wiosną, czyli warzywa dnia krótkiego. Oczywiście sierpień jest to też czas, kiedy już szykujemy nasze grządki do zimy, także na tych miejscach, gdzie nie planujemy już nic uprawiać, które powoli pustoszeją, czas wysiewać poplon. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Na dobry początek dnia herbatka ze świeżo zaparzonej mięty. Powiem Wam szczerze, że w takie ciepłe dni taka herbatka z mięty zdecydowanie lepiej pobudza do pracy w ogrodzie niż kawa o poranku. Oczywiście poranny obchód po ogrodzie zaliczony, tylko spójrzcie na te papryki, po prostu w tym roku czarują. Pierwsze papryki już zebrane, ta akurat tutaj podłużna, jest to papryka półostra, trafi ona do zasuszenia, a potem do zmielenia. Ale zdecydowanie jesień nam się wkrada do ogrodu, dlatego czas pomyśleć o tym, co będziemy jeść jesienią i zimą. Honorowe miejsce w warzywniku otrzymuje oczywiście rzodkiewka. Z powodzeniem wysiewana wczesną wiosną, również i jesienią, będzie królową naszych ogródków. I powiem Wam, że niejednokrotnie rośnie zdecydowanie lepiej właśnie teraz jesienią niż tą wczesną wiosną. Kolejny obowiązkowy element jesiennego warzywnika to sałata masłowa, ale zwróćcie uwagę, że jest to sałata masłowa zimująca. Można ją wysiewać do gruntu, wtedy nawet jeśli nie wyrośnie na liście na jesień, to spokojnie przezimuje i wystartuje bardzo wczesną wiosną. Jest też idealna do uprawy w szklarniach czy pod osłonami. Kolejną super sprawą do wysiania na jesień są oczywiście rukola, roszponka i mizuna musztardowca. Co to w ogóle jest mizuna, inaczej zwana musztardowca? Jest to japońskie zioło w smaku przypominające musztardę lub lekko ostre, trochę jak rukola. W ogóle jeśli chodzi o rukolę, to jeśli macie trochę miejsca, wysiejcie ją sobie. Ta moja jest zeszłoroczna i naprawdę bardzo mocno się rozrasta, ale już nigdy, przenigdy nie kupicie gotowej rukoli w pudełkach w sklepie. Podobnie jak roszponki. Roszponka znosi na bardzo niskie temperatury, doskonale również rośnie pod osłonami, więc jest to idealna namiastka sałaty do wykorzystania właśnie w różnego rodzaju sałatkach na jesień i zimę. Kapusty dnia krótkiego, czyli kapusta pekińska i kapusta pak choi, zdecydowanie najlepiej rosną w chłodzie. Dlatego warto sobie je teraz wysiać. Oczywiście jak zawsze polecam w przypadku kapusty zrobić sobie rozsadę i będzie nas cieszyć właśnie jeszcze we wrześniu czy w październiku. Wysiewam również marchewkę. Zwróćcie uwagę, że jest to marchewka do wiosennego i jesiennego zbioru. Nawet jeśli szybko przyjdą przymrozki, to te nasiona ze spokojem powinny przezimować. W szklarni wysieję również sobie buraczki. Ja wiem, trochę szaleństwo, ale już jednego roku miałam w tunelu foliowym takie buraczki właśnie na zimę i doskonale się sprawdziły jeszcze na Boże Narodzenie do barszczu. Także pod osłonami buraki również bardzo fajnie rosną.
A jeśli nie chcemy już nic wysiewać, nasze grządki pustoszają, no to najlepszym rozwiązaniem jest wysianie poplonu. O poplonie cały odcinek pojawił się w zeszłym roku, podlinkuję Wam go do góry. Tam jest wszystko wyjaśnione, dlaczego poplon jest taki ważny i co najlepiej wybrać. Nigdy, pamiętajcie, nie zostawiamy grządek pustych, zawsze coś musi na nich być. Jeśli nie ściółka, to po prostu coś wysiewamy po to, żeby naszą ziemię zasilać i żeby nie rozwijały się chwasty. Także opcji na jesień i zimę mamy całkiem sporo. Jak na razie cieszmy się letnimi zbiorami, tym co cieszy nasze oczy jeszcze w letnich warzywnikach. Ja za dzisiaj Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.